Marku, po raz kolejny spotykamy się w Twoim pięknym studiu OMTC Orach Mroczek Training Center, powszechnie znany brand w całej Polsce, ale Ty będziesz prowadził i będziesz głównym w zasadzie, jednym z głównych szkoleniowców podczas nadchodzącej euforii. Tak, zgadza się. Tak jak wspominałem Ci już w naszej ostatniej rozmowie, już zacząłem się do tego szykować. Przygotowania trwają. Niezmiernie mocno czekam na jeden z moich wykładów, czyli na wykład poświęcony przygotowaniu motorycznym w sporcie osób niepełnosprawnych. No bo muszę powiedzieć, że coraz mocniej w ten temat się wgłębiam, coraz mocniej mnie pochłania i mentalnie, i intelektualnie, także mam nadzieję, że te treści, które przygotuję na euforię, będą atrakcyjne i będą czymś takim innym, bo temat jest troszeczkę niszowy niestety. Także no z tego miejsca, jeżeli mogę, no to chciałbym na ten wykład zaprosić. Nazywam się Karolina Pęk. Obecnie mieszkam w Krakowie i trenuję w Orach Mroczek Training Center. Center moim trenerem jest Paweł Orach. Ale ty jesteś też mistrzynią, jeżeli chodzi o taką piękną, zacną dyscyplinę jak tenis stołowy. Tak, mogę się pochwalić złotym i brązowym medalem podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz brązowym medalem w Londynie w 2012 roku i obecnie przygotowuję się do igrzysk w Tokio, które odbędą się w sierpniu. Niebywałe wręcz, że mogłem Cię spotkać, natomiast wiem też, że być może pojawisz się na Euforii, a tam będzie wykład prezentowany przez Marka Mroczka na temat osób niepełnosprawnych, ale pełnosprawnych w sporcie. Tak, widziałam, Marek udostępnił plakat promujący właśnie ten wykład. Jeśli treningi i turniej mi pozwoli, to chętnie przyjadę na ten wykład, żeby go posłuchać i się dowiedzieć może czegoś nowego. Ale mogę powiedzieć od siebie, że Paweł oraz Marek bardzo dobrze trenują osoby niepełnosprawne. Chyba byłam pierwszą osobą niepełnosprawną właśnie pod ich skrzydłami i widzę, że kolejne osoby tutaj uczęszczają, co mnie bardzo cieszy, że im ufają tak, jak ja ufam im. Patrząc też w program Euforii tegorocznej, cieszy mnie to, że ten temat motoryki, przygotowania motorycznego, budowania sprawności i amatorów, i sportowców pojawia się na tej euforii, coraz szerzej, no bo jak zapewne wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się tego teraz dowiecie, że na euforii pojawi się m.in. organizacja EXOS, Remigiusz Rzepka, który będzie ją reprezentował. No jeden z największych brandów, jeżeli chodzi o temat motoryki i przygotowania motorycznego na świecie, no także nic tylko się cieszyć. Piotr Śródka, właściciel brandu Euforia, właściciel expertfitness.com, niezwykle zawsze dba o jakość tej imprezy. To znaczy bardzo kluczowe jest dla niego to, jak dobiera prelegentów, jak dobiera ekspertów. Znowu się muszę z Tobą zgodzić, bo mam wrażenie, że tutaj dla Piotra, dla właściciela firmy Expert Fitness i brandu Euforia, takim kluczowym narzędziem do mierzenia czyjejś jakości jest ta merytoryka. I ja to zawsze podziwiam w Piotrze. Bardzo się z tego też cieszę, że jakby dla niego najważniejsze jest to, jakie treści ktoś chce przekazywać, a niekoniecznie jaką ma oglądalność w internecie i co w tym internecie pokazuje. Także po raz kolejny podkreślę, że mnie to bardzo cieszy i jednocześnie napawa dumą, że będę w tej grupie osób. Myśląc o zawodzie trenera personalnego, oczywiście mówię to bardzo szeroko i ogólnie, powinniśmy patrzeć długofalowo. Nie powinniśmy zachłysnąć się tym, co daje nam tu i teraz, tylko raczej stawiać na wiedzę i na wykształcenie. Absolutnie tak, no, dlatego że nasza przydatność w zawodzie trenera personalnego, która początkowo może nam zamazać troszeczkę ten obraz, to znaczy zaczynamy wykonywać coraz więcej usług, spędzamy w pracy po 16 godzin, dochodząc do pewnego rodzaju ściany, bo zdajemy sobie sprawę, że doba ma tylko 24 godziny, że ta regeneracja jest dla nas też kluczowa pod kątem jakości usługi, którą proponujemy, no i wówczas najlepszym, co możemy zrobić, to po prostu wyposażać się w coraz więcej kompetencji twardych, budując sieć takich umiejętności, które będą, mówiąc wprost, sprzedawalne przez bardzo długi okres czasu, bo musimy pamiętać, że nie przez całe życie będziemy piękni, młodzi, sprawni, że nie przez całe życie będziemy sprzedawać swoje usługi tym, jak wyglądamy, tylko coraz więcej tych usług w trakcie naszego rozwoju zawodowego powinniśmy sprzedawać z powodu tego, co wiemy i jak szeroką masę klientów podopiecznych jesteśmy w stanie obsłużyć. Także
z tego miejsca zachęcam wszystkich trenerów, instruktorów do tego, żeby pogłębiali swoją wiedzę. Moim kursantom na kursach, które prowadzę, na szkoleniach, które prowadzę, mówią, że muszą być głodni, że muszą być nieustannie głodni zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności i czasami, jeżeli wizyta na danym szkoleniu ma spowodować, że usłyszą choćby jedno zdanie, które cokolwiek zmieni albo zasieje kolejną wątpliwość, którą będą chcieli rozwiać, no to warto to robić. W tle widzimy Twojego przyjaciela, partnera biznesowego Pawła Oracza. 20 lat na rynku, 20 lat mozolnego budowania swojej świadomości, swojej wiedzy. Dokładnie, i wciąż się rozwija. Także też nie poprzestał na tym, co wie, czego dokonał, jak dużą personą fitnessową w Polsce jest, tylko nieustannie się uczy, jeździ na konferencje teraz związane jakby z kształtowaniem motoryki, głównie w koszykówce, ale również na komercyjne szkolenia. Także jest żywym przykładem, materialnym dowodem na to, że ten rozwój się nigdy nie kończy. To jest niekończąca się opowieść. I teraz sobie włączcie Limala, Never Ending Story i Euforia, maj 8-10. Dziękujemy bardzo, zapraszam.